Dzień dobry, moi drodzy vlogujący, którzy dawno mnie nie widzieli. Znajdujemy się na dziobie orła. Niektórzy z was są pewnie ciekawi, co jest na dziobie orła. A jest tu taki apartament piękny, który za chwilę zwiedzimy. Ale zanim zwiedzimy, pokażę wam coś jeszcze. Znajdujemy się z drugiej strony apartamentu, który za chwilę wam będę pokazywał. Ale niestety mam tylko szerokokątny obiektyw w tej chwili założony. Może zobaczycie, może nie. Gęsi gdzieś tam sobie chodzą, a samo miejsce jest położone bardzo malowniczo. Zresztą za chwilę zobaczycie montaż z drona. A apartamentów jest tutaj w ogóle więcej. Natomiast ja pokażę wam ten konkretny, gdyż do tego konkretnego mam dostęp. Myślę, że jeśli na co dzień mieszkacie w dużym miejscu, mieście, miejscowości, to wypoczynek w takich warunkach będzie naprawdę fajną opcją. A znajdujemy się właśnie na pomoście. I warto wiedzieć, że apartament ma własne miejsce do cumowania, więc gdyby ktoś chciał przy okazji popływać łódką i bałby się, że nie ma gdzie zacumować, to jest taka opcja. A wszystko znajduje się na Półwyspie Kalskim, na tak zwanym dziobie orła, o czym już wspominałem, nad jeziorem Święcajty. Oprócz jeziora, dokładnie za mną, znajduje się też basen, w którym można popływać w takich bardziej higienicznych warunkach, bo może jezioro nie zawsze jest do tego przystosowane, coś kwitnie, nie kwitnie, jest do dyspozycji basen. Tak prezentuje się apartament z parkingu. Tymczasem wejdźmy do środka i włączymy tu podkład muzyczny, żeby nie słuchać panów, bo jeszcze wieszają obrazy w tej chwili na ścianach, ale ja już wam pokażę, jak wygląda to od góry do dołu. Thank you.